fokus na mnie. Dziękuję. Dzień dobry, to znowu ja. Dzisiaj ubrany w piękną niebieską koszulkę Tepelinka. Nie tylko dlatego, że jest mi ładnie w niebieskim i jest tutaj gdzie przypiąć mikrofon, ale też dlatego, że będziemy rozmawiali o Nefosie. A Nefos to marka firmy Tepelink. A więc Nefos X20 Pro, czyli smartfon produkowany w 2019 roku, a nawet inaczej, w 2019 roku, dokładnie w lutym, miał swoją premierę. Smartfon wydany, tak jak już mówiłem wcześniej, przez Tepelinka w podmarce Nefos. Co mogę o tym smartfonie powiedzieć tak na szybko? To jest bardzo dobry telefon, no bo z jednej strony, co byście chcieli mieć w telefonie? Trochę pamięci, fajny aparat, szybki, żeby on był, żeby się nie zawieszał, jakieś gadżety typu odcisk dłoni, odblokowanie twarzą, no to Nefos to wszystko ma. A do tego wygląda jak niebudżetowy smartfon i jest wykonany jak niebudżetowy smartfon. Tu nie ma żadnych źle spasowanych plastików, nie ma zadziorków, tandetnych materiałów. To jest naprawdę smartfon, który dałem kilku osobom do podtrzymania, do zabawy i powiedziałem: ej, to jakiś Huawei, czy to jakiś Samsung? To co to jest? A to jest Nefos. To jest Nefos. Dobra, teraz powiem Wam trochę na temat tego technicznego aspektu, czyli co ten Nefos w sobie ma. Typ ekranu IPS LCD, przekąt na 6,26 cala, rozdzielczość 720x1520 pikseli. Pełnienie frontu ekranem 79%. Tak, to jest bezramkowiec z noczem, czyli mamy wcięcie tutaj po prostu na aparacik. System Android 9, nakładka NFUI 9. Procesor MediaTek MT6762 o liczbie rdzeni 8. Częstotliwość taktowania 2000 MHz. 3 GB pamięci RAM i wbudowana pamięć 64 GB. Główny aparat 13 megapikseli, drugi główny aparat 5 megapikseli. Aparat przedni 13 megapikseli. RAM 3 GB RAMu, które pozwoli Wam na utrzymanie tego telefonu w dobrym stanie i odpalenie aplikacji bez obawy o zawieszenie się. 64 GB wbudowanej pamięci, czyli sporo miejsca na zdjęcia, no bo muzyki już nie trzymamy na telefonach, już nie są te lata. Teraz mamy Spotify i tak dalej, i inne serwisy muzyczne jak YouTube i tym podobne rzeczy. 13,5 megapikseli głównego aparatu, czyli możemy zrobić już na przykład jakiś slow motion. I te slow motion nagrywa się ciekawie, ale jest ono rozpikselizowane. Nie jest to jakieś super, super slow motion, jeżeli chodzi o rozdzielczość tego nagrania. Natomiast sam efekt zwolnienia przy dobrym oświetleniu superancko. No i aparat przedni 13 megapikseli, czyli selfieczki też wychodzą ładnie. Jest tutaj upiększenie. System NFUI, czyli Nefos UI 9. I tutaj jest chyba największa wada tego telefonu. Wydaje mi się, że gdyby on był na czystym Androidzie, to działałby jeszcze dużo lepiej. Tutaj jest kilka problemów, które powstały przy moim użytkowaniu, jak na przykład niepodświetlające się ikonki, albo niezmieniający się listek trybu oszczędzania baterii po przekroczeniu 80% naładowania baterii, bo tak jest w standardzie. Kontaktowałem się z supportem Nefosa, no i powiedzieli mi, że no tak to ma być i tak to wygląda, oni nie widzą jakich problemów, więc nikt im tego po prostu nie zgłaszał. No i z racji tego, że Nefos jest od Tepelinka, a więc jest tutaj dobry moduł Wi-Fi, no i tutaj Wi-Fi w standardzie A, B, G, N oraz AC. I tutaj jest dual band 2,4 GHz i 5 GHz, więc on się z automatu przełącza między tymi częstotliwościami, jeżeli macie to wszystko dobrze ustawione. Bateria 4100 mAh, brak bezprzewodowego ładowania. W skali do 10 myślę, że Nefos może śmiało dostać 7 na 10. Dużo oceny podbija jego cena, bo to jest telefon do około 500 zł, jeżeli się nie mylę. Posiada wszystkie takie bariery, o których mówiłem, jak odblokowanie twarzą, dużo pamięci wewnętrznej, 3 GB RAMu. No i gdyby tylko ten system był czystym Androidem, na pewno dużo by zyskał. Nie jailbreakowałem go, nie ruszałem. Tyle z mojej strony. Dzięki serdecznie i do zobaczenia.